Dobrze, zaczynają się ludzie schodzić już. Finowe są już w komplecie. 7 ludzi, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Bardzo dobrze. No to czekamy jeszcze na klan następny, czyli Serenity. Skład brązowy. Mam nadzieję, że się nie obrażę, że tak ich nazwałem.
I już się pojawiły Serenity, bardzo dobrze. Okej. jeszcze brakuje nam raz, dwa, trzy. Jeszcze dwóch ludzi brakuje. Siebie ustawić na widza. dobrze. Dziękuję temu panu. Temu panu dziękujemy. Dobrze. Czekamy jeszcze na jeszcze dwie osoby potrzebujemy do pełnego składu. Boby nie grają dzisiaj. Znaczy teraz. Okej, Aaron, Man i Stifu. Dobrze. Mamy. Teraz tak. Trzeba to zrobić. Nie, nie. Tak.
A widzę, że już nawet nie muszę do nich pisać. Akurat się skończyłem produkować. No to w tym momencie. O, widzę, że wszystko przebiega ładnie, pomyślę. Jak na jeden z pierwszych meczów. Na siódemka. No dobrze. Chciałbym utrzymać potwierdzenie od klanu 2-on-1. Okej, możemy zaczynać. Zaczynamy. No to już teraz tak oficjalnie. Dobry wieczór, witam wszystkich. Tylko pierwszy mecz, chyba pierwszy mecz Ligi Brązowej. CPL. Przed nami klan 2-on-1. Ekipa fińska przeciwko klanowi Serenity. Mecz rozgrywa się na mapie Karelia. I oto składy. 2-on-1, T71, T20, 3 isy trzecie, 2 tygrysy drugie. Po stronie Serenity 2 buldoki, ru 251, 3 isy trzecie i 110. Zobaczmy. Serenity odważnie pojechał do przodu. Środkiem mapy. Bulldog został wyświetlony już przez drużynę przeciwnika. Tu on przyjął pozycje obronne. Tymczasem droga na linii 9 została obstawiona przez T20. I chyba na tym etapie atak Serenity się zakończył, ponieważ przyjęli pozycję od. Z tego co obserwujemy, Lighty Serenity próbują oflankować przeciwnika, podświetlić cokolwiek. Lighty niepotrzebnie się wdają w strzelaninę z cięższymi, znacznie z cięższym sprzętem. Patrzymy się w tym momencie w wyposażeniu. Czołgów. Widać, że nie szczędzili. Może poza jednym, który postanowił jeździć na standardowym wyposażeniu. O, i tu on one też. Mamy jednego lajcika, który jeździ na standardowym wyposażeniu. Ma uszkodzony magazyn amunicyjny. Dziwne zagranie, ponieważ ten lajt w ogóle nie jedzie, żeby spotować przeciwnika. Serenity się cofnęło pod bazę.
Zdaje się, żeby przegrupować. Czołg średni też pojechał. Tu on one też się cofa w tym momencie. Zobaczmy, co Serenity kombinuje. Bardzo dziwne zagranie ze strony Serenity w tym momencie, ponieważ cofnęli się całkowicie pod kapa. I przyjęli pozycje obronne. Bardzo dziwne zagranie ze strony Serenity, ponieważ mają otwarte lewe pole, co zresztą ich lighty pokazały im wyraźnie. Więc czołgi ciężkie mogły się owszem wycofać, ale skręcając i jadąc linią 1-2, unikając wykrycia, mogły spokojnie zacząć flankować. Również mając otwarte prawą flankę, mogli spróbować wyjąć tego meda, zaatakować z dwóch stron. Ale Serenity w tym momencie postawiło na totalną defensywę, bardzo głęboką. Med two on one się postanowił przesunąć bardziej do przodu, próbować coś podgadać. O właśnie, widzimy, że two on one wypuściło swojego lighta, żeby zrobił rozeznanie w terenie. Zobaczmy, co nam lacik zaprezentuje. Bardzo przepraszam za tą trochę amatorską grę kamerą. To jest mój pierwszy mecz hostowany w ramach ligi. Jeszcze się nie zdążyłem do końca z tym oswoić. No ale przejdźmy do meczu. Light tu on one nie pojechał za głęboko. Prawdopodobnie tylko, żeby podświetlić ten przejazd, który umożliwia flankowanie. Serenity wypuściło meda na K3, a drugiego postawiło na D2. Nadal cztery czołgi pozostają w defensywie. W tym międzyczasie ich tygrysy ruszyły do... Jeden tygrys i jeden i z trzeci pojechały tam. Przyjrzyjmy się uważnie, co tam będzie się działo. Do końca gry została minuta 30. Jeśli nie nastąpi rozstrzygnięcie, no to będzie trzeba rozstrzygnąć. No to będzie trzeba rozegrać walkę na Ghost Townie. I oto mamy próbę ataku od strony 2-on-1. Wypuścili Lighta. Oraz T20 do nich dołącza. Dwa czołgi ciężkie, jeden średni. Bulldog został wyspotowany, tak samo T71 i z trzeci też. Następuje wymiana ognia. Ostatnie 30 sekund walki. Niezwykle pasywna gra. Bardzo dziwne zagranie od strony Serenity. Przypuścili śmiały atak, bardzo szybki, ponieważ przez środek mapy. O, i Bulldog prawie schodzi. O, i tu on ma stracił swojego lighta. A, Bulldog Serenity ledwo uszedł z życiem. No niestety, no bardzo pasywna gierka. Tak więc w tym momencie nastąpi rozstrzygnięcie 5-minutowe na wyniszczenie na mapie Ghost Town.
Zaraz, momencik. Okej. Przepraszam bardzo. Tak, faktycznie nas. Gdzie jest karalia? Szukam karalia. No, gdzie jest ta karalia? A, jest karalia, dobrze. Tak, to ja popełnię w tym momencie błąd, bo przecież tu ona straciło swojego lighta. Więc w tym momencie nastąpiło rozstrzygnięcie systemowe poprzez obrażenia. To jest przyzwyczajenie z poprzedniego sezonu, kiedy właśnie następował remis, ale to jest było przed zmianą jeszcze wprowadzoną przez Wargaminga, gdzie właśnie zmiany remisu były zmienione. O. Widać, że tu on wcale nie zmienia swojego składu. Jeszcze czekamy na Serenity i możemy zaczynać bitwę. Os. O, małe potknięcie.
A niestety nastąpiło potknięcie w postaci randoma, który się wkradł, a którego ja nie zobaczyłem. Niestety. Nemezisy się nie ruszają. Czy Silent się nie rusza? Skupi pomysł. Dobrze, czołgi wróciły po tym małym potknięciu z mojej strony. Moje niedopatrzenie, moja wina. Zatem ruszamy. Czas na tu ona wybrała 33 już.
No i oto zaczynamy drugi mecz spotkania Tuonlan z Serenity po stronie Serenity Knight i 3 isy trzecie AMX 50-100, 200 od dziesiątki po stronie Tuonlan, dwie te dwudziestki, 3 isy trzecie i dwa tygrysy drugie. Nastąpiły małe zmiany w składzie czołgów. Serenity postawił na jednego Lighta szóstego tieru, a Two-on-One postawił na dwa medy siódmego tieru. Przyjrzyjmy się uważnie. Ponieważ med Lajci, przepraszam. Med pojechał na spota na górkę w standardową pozycję, pokazać środek. Prawdopodobnie tylko będzie zabezpieczał pozycję flankę. Serenity postawiło na to na zmasowane natarcie. Jeden czołg średni, to ona obstawia przejazd doliną. A to pierwsze czołgi już się zostały wyspotowane. Nemesis dostaje strzał za darmo, został postawiony na gąsienicach przez tygrysy. AMX 50-100. Starając się utrzymać bezpieczny dystans, ostrzeliwuje tygrysek. Niestety już został wyspotowany. Musi się schować na przeładowanie. Na tą chwilę jeden tygrys ma tylko połowę życia. Drugi i jeden i trzeci. Serenity ma również połowę życia. Właśnie Serenity straciło swojego meda, prawdopodobnie musiał niefortunnie wyjechać na meda 2-on-1. Serenity dalej kontynuuje natarcie. 110 Ramirejosa ściera się właśnie z isem trzecim. Reszta drużyny dojeżdża do dowódcy klanu Serenity. I trzeci to on ma zaraz zejdzie. T20 było szybsze, jeśli chodzi o śmierć. Serenity wyjeżdża. Następuje ostra wymiana, jest już w tym momencie 3 do 2. 4 do 2 dla Serenity. Ostatnie czołgi właśnie giną. I został tylko czołg sieni. Two-on-one, który musi się bronić przed pięcioma czołgami Serenity. Ramirez został zaskoczony atakiem od tyłu. Kipudon jeszcze próbuje coś zdziałać w tym nierównym pojedynku. Mafik postawił na bezpośrednie starcie walkę manewrową z T20. I teraz. No i Mafik przeżył o włos, dosłownie o włos.
drugie zwycięstwo ze strony Serenity. W tym momencie mamy 2 do 0 dla polskiego klanu. I w tym momencie następ. Gracze wybierają czołgi do trzeciego, być może ostatniego meczu. Ponieważ to jest ostatnia szansa na 2-on-1, żeby jeszcze coś zdziałać w tym meczu. Trzech graczy. Pokażę ze stron, którzy powo. Na to chwilę tu on postawił ten wyłącznie na ciężkie czołgi. Klan Serenity również. No i oto być może prawdopodobnie ostatnia już gra w tym meczu. Wynik jest 2-0 dla klanu Serenity. Po stronie 2-on-1
skład taki sam jak w poprzednim meczu, poza zmianą AM na T32 oraz klanem Serenity, gdzie użyli AMX-a Chaffee, Udo 251, 2 isy 3, 3 isy 3, przepraszam, i 2 AMX-y 50-100. Obydwie drużyny solidarnie wspinają się na zamek, gdzie znajduje się kap. Ramirez zaczął przejmowanie bazy. Kurzawa do niego się dołącza właśnie. Ramirez został wyspotowany, tak samo dwa czołgi średnie tu on one. I następuje blokada zajęcia bazy w tym momencie. Czołgi są naprzeciwko siebie. Na razie bez rozstrzygnięcia. Obydwie drużyny mają po 100% życia. T20 właśnie oberwało od AMX-a od drużyny Serenity. Kolejny czołg dojeżdża na punkt zajęcia bazy. Michali to zaraz zejdzie. I właśnie Serenity stracił swój pierwszy czołg w tej rundzie. Z jednym wyjściem jest wyjechane to, co właśnie robi klan Serenity. Wyjeżdża na wszystkie czołgi. Wyjeżdża całą swoją siłą. W tym momencie jest 3-2 dla klanu Serenity. Trzy. W tym momencie mamy bardzo wyrównaną grę. Obydwie drużyny są bardzo mocno ostrzelane. Czołgi ledwo zipią. I z trzeci Serenity próbuje zajechać od boku. Patrzy się na T20. Nastąpiła wymiana strzałów. I co w tym momencie się stanie? Tu on ma bardzo dużą przewagę w tym momencie. 5 do 3. Zostały tylko dwa czołgi. Obydwa na dobicie. Co zrobi tu on one? Serenity obstawia wszystkie drogi podejścia. No i niestety przedostatni czołg klanu Serenity zginął. Został tylko Nemesis, który nie ma za wiele życia. I tak oto 2-on-1 straciło. Wygrało swój pierwszy mecz, przepraszam. Mamy wynik 2 do 1. Następuje w tym momencie zamiana stron. W mojej ocenie w tym momencie to był najlepszy mecz tej rundy.
Niezwykle zaciekłe starcie na Himmelsdorfie. Bardzo przepraszam za te dźwięki w grze. Zaczynamy ostatni decydujący mecz. Mam nadzieję, decydujący. Ponieważ. Trzeci mecz 2-on-1 kontra Serenity. Niespodziewanie wygrało 2-on-1 po niezwykle zaciętej walce na zamku. Serenity postawiło na wszystko na jedną kartę, wyjechali tłumnie, niestety przegrali tą walkę niezwykle wyrównaną. Tak więc Serenity zrezygnowała z MX-a 50-100, postawili na dwie 110, T32-3, IS-3 i Knighta. Po stronie 2-on-1 mamy niezmieniony skład. Dwie T20, 3 IS-3, T32 i Tygrys drugi. Czy Serenity wprowadzi jakieś modyfikacje do swojej strategii? Postawili na czołg znacznie szybszy. Aż Knight już jest skręca. Zaraz zajmie punkt. Wszystkie czołgi ciężkie jadą kolumną na górę. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. W tym momencie właśnie obserwujemy Knighta, który podjechał na zamek, zaczął zajmować bazę. Właśnie obserwujemy, jak obydwa medy próbują flankować. Na razie zajęły pozycje startowe. Pipel został właśnie zwyspotowany przez IS-3. Na razie padają niecelne strzały z strony Serenity. 2-on-1 właśnie też się pojawiło na górce.
czołgi się ustawiają i nastąpiła blokada kapa. Nemesis obrywa właśnie od Tygrysa drugiego i T32. Na razie nie ma rozstrzygnięcia. Mafik właśnie oberwał niepotrzebnie. Nemesis wysuwa się do strzału, ale sam przy tym obrywa. Dwa strzały za jeden, no trochę nieuczciwa wymiana. Czerwin właśnie wyjechał, żeby wprowadzić lekkie zamieszanie po stronie 2-on-1. Zajmuje się T20. No i niestety ginie przy tym. Jest w tym momencie 2-1 dla klanu Serenity. Czy wykorzystają tą przewagę, która właśnie topnieje się, jest właśnie 3-1 dla klanu Serenity. Pada bardzo dużo niecelnych strzałów, rykoszetów. Magia Isów trzecich działa. To jest 4-1 dla klanu Serenity. Jest teraz, następuje rzeźni winiątek. 5 do 1, 6 do 1 i T32 właśnie musi się zetrzeć z pozostałą drużyną. Kurzawa śmiało wyjeżdża na T32. Przykleja się do niej. Ale sprawę wyjaśnia Nemesis. I tak oto skończyło się zwycięstwem klanu Nemesis. Cały mecz kończy się wynikiem 3 do 1. Bardzo dziękuję za oglądanie i życzę spokojnej nocy.